dośrodkowanie w pole karne, jest okazja i jest wyrównujący gol. I jak szybko czyni to Tomasz Jodłowiec. A zatem już w 47 minucie, po pierwszym stałym fragmencie gry w drugiej części meczu, Śląsk doprowadza do wyrównania, a strzelcem gola Tomasz Jodłowiec. I mamy odpowiedź, czy powrót Sebastiana Mili będzie ważny i odciśnie piętno na grze swojego zespołu. Tak, Sebastian Mila znowu wraca do swojej gry, do swoich stałych fragmentów grania, idealne dośrodkowanie i Jodłowiec pokazuje nam się, że potrafi zdobywać bramki głową. Jeszcze raz dośrodkowanie Sebastiana Mili, tutaj uprzedził Jodłowiec Bastę i tak skierował jest. Piłkę do bramki. Kluczowe to, co powiedziałeś, Bastę uprzedził, czyli niższy zawodnik kryje Jodłowca, trzyma go blisko za kogut.